wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj w niedzielę 15 listopada, a Słowo Boże, które ma nas prowadzić, które jest wyznaczone na dzień dzisiejszy i zapisane w książeczce z Biblią na co dzień, to fragmenty zaczerpnięte z księgi proroka Micheasza z 6 rozdziału oraz z 2 listu apostoła Pawła do Tymoteusza z 2 rozdziału. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Dzisiaj chciałbym skupić się na wersecie z księgi proroka Micheasza. Myślę, że on jest dosyć dobrze znany, chociaż ciężko go umiejscowić, przypisać jego autorstwo akurat Micheaszowi. Są w nim zawarte 3 wyznaczniki tego, jak ma żyć człowiek wierzący. A zatem mamy wypełniać prawo. Tutaj myślę, że nie będzie zbyt dużym nadużyciem, jeżeli powiem, że mamy żyć sprawiedliwie. Dalej mamy okazywać miłość naszym bliźnim i w końcu mamy w pokorze obcować z Bogiem. Sprawiedliwość polega na daniu ludziom tego, na co zasługują, a miłość, miłosierdzie na udzieleniu tego, na co nie zasłużyli. I wbrew pozorom, sprawiedliwość i miłosierdzie nie są sobie wcale przeciwstawne. One podróżują razem tą samą drogą. Różnica jednak polega na tym, że sprawiedliwość może dotrzeć tylko do pewnego momentu, a dalej może iść już tylko miłość. Bóg natomiast jest wielkim mistrzem obu. Bóg zawsze postępuje sprawiedliwie. Nigdy też nikogo nie odrzuca od siebie. Bogu nie zależy na rytuałach i obrzędach, ale liczy się tylko relacja Bóg-człowiek, człowiek-Bóg. Bóg nikogo nie odrzuca. Chce, by wszyscy ludzie do Niego przychodzili. A zatem, jeśli jesteśmy w stanie zaufać Bogu, powierzyć Mu swoje życie, to będziemy też umieli postępować sprawiedliwie i okazywać miłosierdzie drugiej osobie. Takim doskonałym przykładem Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia zarazem jest krzyż. A dzieje się tak, ponieważ niewinny poniósł śmierć zamiast winnego. I gdyby Bóg nam przebaczył bez krzyża, to okazałby miłosierdzie, ale nie byłby sprawiedliwy. Natomiast gdyby odmówił przebaczenia grzechów i wymierzył karę, okazałby sprawiedliwość, ale nie moglibyśmy mówić o miłosierdziu. A zatem w krzyżu łączy się i sprawiedliwość, i Boża miłość do nas. Dlatego też należy pamiętać o tym, że sprawiedliwość i miłosierdzie nie mogą funkcjonować bez pokornego obcowania z Bogiem. I ten trzeci warunek jest równie ważny jak 2 wcześniejsze. Bo można spełniać w swoim życiu 2 pierwsze. A więc być sprawiedliwym i okazywać miłosierdzie bliźnim. Co więcej, można nawet czuć się dumnym, zapominając, że było to możliwe jedynie dzięki Bogu. Dlatego naszą postawę wobec Boga powinna cechować pokora. Bo Bogu nie zależy na zewnętrznych formach naszego kultu, ale na faktycznym realizowaniu Jego woli, na stałej społeczności z Nim i okazywaniu miłości bliźnim. I kiedy czujemy się zagubieni,
kiedy odczuwamy, że nasza relacja z Bogiem jest zachwiana albo już jej nie ma, a chcemy wrócić do Boga, oddać Mu swoje życie, to wsłuchajmy się w to, co powiedział do nas przez swojego proroka. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.